Za nami tegoroczne Dni Bielska-Białej. Gmina przygotowała program, który usatysfakcjonował chyba wszystkich mieszkańców. Przez miasto przeszła Parada Orkiestr Dętych. Zorganizowano ją w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka. Już w najbliższy piątek i sobotę na Rynku Starego Miasta odbędzie się 12. edycja Festiwalu Miast Partnerskich Poznajmy się. W czerwcu Bielsko-Biała festiwalami żyje. Również w ten piątek w Parku Słowackiego po raz 6. odbędzie się Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej zorganizowała konferencję poświęconą możliwościom i szansom, jakie daje rozwój tzw. gospodarki senioralnej. Za nami tegoroczne Dni Bielska-Białej. Gmina przygotowała program, który usatysfakcjonował chyba wszystkich mieszkańców. Dni Bielska-Białej zwyczajowo trwały 3 dni. Rozpoczęło je spotkanie z bielskim środowiskiem kultury, polityki i samorządu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło oczywiście osób wpisanych do księgi zasłużonych dla Bielska-Białej. Prezydent miasta Jacek Krywult w dorocznym przemówieniu zreferował dokonania minionych 365 dni oraz nakreślił plany na najbliższy czas. Podzielił się także z przybyłymi najświeższą informacją dotyczącą zajęcia 3. miejsca w kraju w rankingu miast zrównoważonych Europolis 2016. Proszę Państwa, chciałem jeszcze, nim zakończę swoje wystąpienie, podać taką dla nas bardzo miłą, myślę, chyba wiadomość. Dzisiaj media podały, że w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie został ogłoszony ranking Europolis 2016, przygotowany na zlecenie Fundacji imienia Roberta Schumana. W zestawieniu znalazło się 66 polskich miast na prawach powiatu, czyli tych dużych. Zasadniczym celem rankingu była odpowiedź na pytanie, które miasta rozwijają się w sposób najbardziej zrównoważony. Pod uwagę wzięto, i to jest myślę ciekawe, ponad 70 różnych kryteriów pogrupowanych w 4 zasadnicze grupy. Gospodarczą, polityczną, społeczną oraz ochronę środowiska. W rankingu tym, proszę Państwa, gdzie nie było podziału na miasta, tylko wszystkie razem, i te duże, i te małe, nasze miasto uplasowało się na 3. miejscu. Przed nami o minimalną ilość punktów wyprzedziły nas tylko Warszawa i Sopot. Jacek Krywult zaprezentował także gościom program tegorocznych Dni Bielska-Białej. Koncerty muzyczne przygotowano tak, aby trafiły w gusta wszystkich grup wiekowych. Chciałbym podkreślić, że każdego roku dokładamy wszelkich starań, by gośćmi podczas święta naszego miasta byli artyści uznani i cenieni przez publiczność. Tak jest również tym razem. Za kilka minut na scenie przed Bielskim Ratuszem rozpocznie się wielka gala biesiadna. W towarzystwie orkiestry Wigiera Górnego wystąpi wiele znakomitości polskiej estrady w przebojach, które wszyscy znamy i lubimy. Zaprezentują się m.in. Olga Bończyk, Katarzyna Jamrus, Anna Guzik, Bata Rebotycka, Rudy Schubert, Krzysztof Tyniec, Piotr Nosowski, Robert Rozmus, Jacek Wójcicki, Artur Barciś i wielu, wielu innych. Od jutra koncerty zorganizowane w ramach Dni Bielska-Białej przeniosą się na teren obok naszej hali widowiskowej przy ulicy Karpowej. W sobotę wystąpią zespoły rockowe, a w niedzielę z kolei scena należeć będzie do młodych polskich wokalistek. Zapowiada się więc sporo, proszę Państwa, dużych muzycznych emocji. Po spotkaniu w sali sesyjnej nastąpiła oficjalna inauguracja Dni Bielska-Białej. Proszę Państwa, Dni Bielska-Białej 2016 uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Przez miasto przeszła Parada Orkiestr Dętych. Zorganizowano ją w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka. W Bielsku-Białej na scenie w Parku Słowackiego zorganizowano konkurs Orkiestr Dętych, ale największą popularnością cieszył się wspólny występ na miejskim rynku i dalszy przemarsz paradny pod Bielskie Centrum Kultury.
Dzisiaj w Bielsku-Białej 8 występuje. Przed południem odbył się konkurs estradowy. Teraz mamy wspólny koncert połączonych orkiestr, a po nim nastąpi parada, pójdziemy ulicą Słowackiego do Bielskiego Centrum Kultury. Jest dużo młodzieży, tak, i to cieszy, ale naprawdę z roku na rok przyjeżdżają coraz lepsze orkiestry i jest na bardzo dobrze, naprawdę. Już w najbliższy piątek i sobotę na Rynku Starego Miasta odbędzie się 12. edycja Festiwalu Miast Partnerskich Poznajmy się. Celem festiwalu jest przedstawienie mieszkańcom Bielska-Białej atrakcji turystycznych miast partnerskich, promocja naszego miasta wśród przedstawicieli miast zaprzyjaźnionych oraz poszukiwanie i organizacja nowych kontaktów. Tym razem w piątek i sobotę serdecznie Państwa zapraszamy od godziny 15 do 22. Na scenie tradycyjnie będą występować zespoły z naszych miast zaprzyjaźnionych, także różny rodzaj muzyki, myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Ponadto dla dzieci mamy klub kreatywnego inżyniera, oczywiście zabawy bezpłatnie również. I towarzysząca wystawa również przy rynku w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków będzie można zobaczyć fotografie z zaprzyjaźnionego regionu Maramuresz w Rumunii. Będzie oczywiście stoisko Ustki, będą ryby tradycyjnie, ponadto będzie kilka innych stoisk z miast czeskich i węgierskich. W tym roku w ramach Festiwalu Miast Partnerskich zaplanowano dodatkową atrakcję. W niedzielę 19 czerwca o godzinie 11 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej przy ulicy Wyspiańskiego 5A w poranku muzycznym wystąpią kameraliści z Wiednia. Zapraszamy. W czerwcu Bielsko-Biała festiwalami żyje. Również w ten piątek w Parku Słowackiego po raz szósty odbędzie się Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. W Parku Słowackiego bawić się i edukować będą bielskie przedszkolaki oraz uczniowie. Na ten dzień zaplanowano ogłoszenie wyników szóstej edycji konkursu Szanuj Energię, Chroń Klimat. Będą więc wspaniałe nagrody, ale nie tylko. Program tegorocznego festiwalu jest bogaty jak chyba nigdy dotąd. Zabawa potrwa od rana do późnego wieczora. Ponieważ bardzo dużo przedszkoli włączyło się w naszą akcję, konkurs Szanuj Energię, Chroń Klimat, chcieliśmy ich bardzo uhonorować i blisko 600 dzieci będzie w tym roku uczestniczyło w festiwalu. Dla nich mamy szczególny program, szczególną ofertę, będzie przedstawienie teatru Bajka pod tytułem Arka Noego, a potem przedszkolaki w gigantycznym pociągu przemieszczą się, przejdą po Parku Słowackiego z balonikami w ręku i następnie wypuszczą w powietrze. Będzie też ciekawy program dla szkół podstawowych, gdzie pojawi się Tauron Dystrybucja ze swoim świetnym programem na scenie przemiany energetyczne, a także jak co roku warsztaty szkół ponadgimnazjalnych, żeby zachęcić, otworzyć swoje podwoje dla tych, którzy decydują się na kolejny etap edukacji. Zaprosiliśmy także celebrytów, czyli Mateusza Czekierdę, Izę Kapias z Kuchnią Molekularną. Będzie także dekorowanie, zdobienie babeczek, będą warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych i mnóstwo świetnej zabawy. Będzie DJ Adus, także saksofonista Sandecki, a przede wszystkim zapraszamy mieszkańców na świetną grę miejską, bo w tym roku jest szczególnie ciekawa, inspirująca i kolorowa. Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej zorganizowała konferencję poświęconą możliwościom i szansom, jakie daje rozwój tzw. gospodarki senioralnej. Tytuł konferencji: Gospodarka senioralna – potencjał rozwoju regionu. Nie wszystkim być może od razu wyjaśnia się zagadnienie, więc spieszymy z pomocą. Chodzi o umiejętność skorzystania z faktu, że społeczeństwo się starzeje, a w związku z tym ilość usług skierowanych do ludzi w podeszłym wieku wciąż rośnie.
Czy można to pozytywnie wykorzystać? Okazuje się, że tak. Trzeba tylko wiedzieć jak. My byśmy chcieli stworzyć, zresztą taka jest tendencja w Europie, aby jak najdłużej osobę starszą utrzymywać we własnym środowisku, żeby umożliwić jej funkcjonowanie we własnym środowisku, które dobrze zna, w którym się dobrze czuje, ale również wykorzystać jej zasoby ekonomiczne. Wiele ludzi uważa, że w Polsce seniorzy należą do grupy biednej, dlatego że podaje się, że średni dochód dyspozycyjny to jest w granicach około 1600-1800 zł. To nie jest tak do końca prawdą, dlatego że większość z tych osób dysponuje olbrzymim zasobem ekonomicznym w postaci mieszkań, w postaci nieruchomości. Nie mamy tylko systemu, który by był w stanie, jak to się mówi, monetyzować aktywa osób starszych. Jeżeli by nam się udało wprowadzić takie systemy, to te osoby dysponowałyby określoną ilością kapitału, określoną ilością aktywów, które mogłyby spożytkować na zaspokojenie swoich potrzeb. Mamy na kim się wzorować? Tak, pojawia się już kilka takich inicjatyw. Zaprosiliśmy na naszą konferencję i tutaj jestem szczęśliwy, że te osoby uczestniczą w naszej konferencji. Mam na myśli reprezentantów Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który opracował pakiety właśnie w kilku takich wariantach możliwości wykorzystania zasobów ekonomicznych seniorów do polepszenia ich sytuacji materialnej. Mamy kilka pomysłów, które bazują na dobrych praktykach, które będą prezentowane przez reprezentantów z Wielkiej Brytanii, pana Davida Jepsena oraz przedstawiciela klastra hiszpańskiego, klastra gospodarki senioralnej.